Cześć, nazywam się Kinga i witam Cię w moim vlogu o modzie ekokreatywnej. Aby być na bieżąco z moimi treściami, subskrybuj mój kanał i wciśnij przycisk powiadomień. W dzisiejszym trzecim już odcinku będzie mowa o najnowszych trendach na sezon 2019-2020, o trendach jeszcze zimowych. Dlaczego teraz o trendach na jesień-zimę 2019-2020? Chodzi o pewną nieścisłość, która wystąpiła w związku z hasłem na ekranie startowym moda na czasie, a jednocześnie moim stwierdzeniem, że nie będziemy tutaj próbować być niewolnikami mody. Otóż hasło moda na czasie z zamierzenia miało być dwuznaczne. Z jednej strony chodzi nam o to, że będziemy jednak próbowali być na czasie z modą. Z drugiej strony chciałam podkreślić, że moda na ekologię, na przetwarzanie rzeczy, na ponowne ich użycie, na kreatywne ich użycie jest teraz na czasie, jest dla naszych czasów. Jednocześnie będziemy śledzili najnowsze trendy mody, nie tylko mody na ten sezon, czyli mody zimowej, ale też mody nadchodzących sezonów. Jeśli przyjrzycie się vlogu Moda Ekokreatywna, zobaczycie, że jest to zegar. Na wskazówce sekundowej znajduje się napis Second Hand Fashion. Podkreśla to ekologiczny charakter, jednocześnie właśnie fakt, że jesteśmy na czasie z ekologią, jednocześnie będziemy też na czasie z trendami, co spróbuję udowodnić w tym odcinku. O co chodzi z tym niebyciem niewolnikiem mody? Otóż oczywiście nowe trendy są po to, żeby się nimi inspirować, żeby z nich czerpać coś fajnego, coś nowego, żeby nam się nie nudziło po prostu. Tak więc będziemy prezentować nowe trendy i jako osoby z klasą będziemy próbować je inkorporować do naszego stylu i używać ich jako urozmaicenia. Od czego zaczniemy? Jednym z głównych trendów sezonu 2019-2020 zimowej mody jest moda na lata 70. Styl disco, dzieci kwiaty, kwiaty we włosach, dżinsy, dzwony, golfy i psychodeliczne wzory. Dlatego pierwsza stylizacja jest właśnie w stylu lat 70. Sukienka, którą mam na sobie, jest to sukienka Reserve z poprzedniego sezonu, ale jak najbardziej wpisuje się w trendy właśnie na lata 70., dzieci kwiaty. Na zdjęciu prezentuję tą sukienkę w towarzystwie Janka, kwiaty we włosach, oraz musztardowego sweterka, który zakupiłam w second handzie. Podobnie jak akcesoria, które mam na sobie, torebka, również pochodzi z second handu. Jest to piękna skórzana torebka, włoska. I zwróćcie Państwo uwagę, że prócz tego, że jest bardzo kolorowa i dobrej jakości, torebka ta posiada również bardzo nowoczesne i modne wstawki. Niektóre elementy torebki są zwierzęce, dzikie wzory, które są teraz bardzo na topie, jak chodzi o akcesoria. Jako, że jest nadal zima, mamy jeszcze przed sobą prawdopodobnie 2 miesiące zimna, do tej sukienki w stylu lat 70. włożyłam kolorowe futerko. Jeden z głównych trendów sezonu. Futra w różnych kolorach, sztuczne futra oczywiście. Jest to futerko z mojej kolekcji, z mojej szafy. Bardzo dopasowane do sukienki. Mam nadzieję, że stylizacja jest bardzo radosna, wesoła. Na głowie mam opaskę ze sztucznego futra oczywiście, w kolorze wesołym. Troszkę rozwesela tę burę jesienno-zimowe dni. Jak chodzi o trendy lat 70., to kolejna stylizacja. Stylizacja z golfem fioletowym, tym razem w bardzo wyrazistym kolorze. Obcisły golf tutaj założyłam do szwedów, do bardzo szerokich spodni w modnym beżowym kolorze. Wysokich kozaków, które widać spod tych spodni. Proszę Państwa, takie szwedy teraz są na topie. Są podobnie jak dzwony, bardzo modne, bardzo w stylu lat 70. i polecam noszenie ich do bardzo wąskiej góry. Stara zasada dobrego stylu głosi, że jeżeli nosimy szeroki dół, obszerny dół, należy do tego nosić wąską górę, żeby zachować pewne proporcje oraz kobiece kształty. Żeby troszkę unowocześnić tę stylizację, dodałam do niej chustkę we wzory panterkowe, w taki nowoczesny, właśnie drapieżny wzór, bardzo na topie teraz. Oraz torebkę kopertową, również ze skóry węża, czyli również tu jest element zwierzęcy, drapieżny. Te akcesoria zobaczycie jeszcze Państwo w następnych stylizacjach. Na następnym zdjęciu mam na sobie kożuszek, krótki kożuszek, również bardzo w stylu lat 70. Kożuszek z włoskiej skóry jest bardzo fajny.
Na następnym zdjęciu widzicie Państwo kolejną stylizację, troszkę bardziej nowoczesną w charakterze, ale użyłam tych samych akcesoriów, czyli chustki w zwierzęce wzory i kopertówki. Te same kozaki, co w stylizacji ze Szwedami, ale tutaj użyłam takiej współczesnej swetro-sukienki w stylu trochę skandynawskim, bardzo miękka tkanina z golfem. W tej stylizacji kozaki ze skóry są bardziej wyeksponowane. Bardzo modne są teraz kozaki wysokie, buty wysokie, nawet dosyć sporo za kolano. Nie posiadam takich akurat w swojej kolekcji, ale wyglądają bardzo seksownie, więc polecam. Prezentowana tutaj kopertówka ze skóry węża. Jest bardzo na topie akcesorium. Tutaj na zbliżeniu widzicie Państwo tą kopertówkę. Jest to torebka z mojej własnej kolekcji, również otrzymałam ją od rodziny. Bardzo lubię tą kopertówkę, jest elegancka, pasuje zarówno na jakieś okazje do opery, do eleganckiego stroju, jak i właśnie można włożyć do takiego luźnego swetra. Jestem wielbicielką takich dobrej jakości akcesoriów. Uważam, że rzeczy, które są świetnie wykonane, nawet jeżeli będą troszkę droższe, nawet jeżeli kupimy je na przykład w Desie czy w jakimś sklepie ze starociami, warto zapłacić za nie więcej, ponieważ takie rzeczy zawsze będą wracać do mody, zawsze będą się świetnie prezentowały i praktycznie w każdym stylu będzie można ich użyć, prawdopodobnie przez może nawet kilkadziesiąt lat. Kolejny trend po beżach i latach 70. to modna kratka. Są przeróżne kraty teraz modne. Jednym z najmodniejszych wzorów jest jak zwykle klatka. Jest jak zwykle kratka szkocka. Klatka więzienna. Na zdjęciu widzicie Państwo sukienkę, moją ulubioną sukienkę z szkocką kratkę. Jest przewdzięcznym ubraniem, bardzo wygodnym, bardzo miękkim. Tutaj założyłam do tej sukienki kaszmirowy sweterek zawiązany w pasie. Podkreśla to talię, w dodatku nie wyglądam jak matrioszka, jedna warstwa na drugiej, także... Właściwie do kilku stylizacji z tej sesji noszę półbuty zimowe na tak zwanej słoninie. Będą one wpasowały się zarówno w nowoczesne trendy, jak i właśnie w trendy lat 70., gdyż właśnie takie buty na słoninie bardzo często były noszone w tamtym okresie czasu. Dla osób urodzonych po roku 2000, krótkie wyjaśnienie, słonina to jest rodzaj podeszwy, która jest półprzezroczysta, wygląda troszkę właśnie jakbyśmy do butów dokleili od spodu słoninę. W pierwszej stylizacji mam na sobie futerko, również w kolorze, jest to taki troszkę burgundowy, bordowo-brązowy kolor, również bardzo modne. Futerko jest z poprzednich sezonów, także miałam je w swojej kolekcji, natomiast sukienka oraz sweterek pochodzą właśnie z second handu. W kolejnej wersji prezentuję ten sam strój, jednakże z innymi okryciami wierzchnimi. Tutaj widzicie Państwo czerwony płaszczyk, dyplomatkę. Płaszcze dyplomatki są zawsze modne, również w tym sezonie. Czerwony płaszczyk, do którego założyłam pasujący szalik w szkocką kratkę. Można powiedzieć, że jest to taka szkocka kratka do kwadratu. Szalik oraz sukienka. Na kolejnym zdjęciu do tej samej stylizacji włożyłam kolorowy kaptur. Jest to kaptur z futra w bardzo żywym czerwonym kolorze. Jest bardzo praktyczny, nie lubię nosić czapek, dlatego taki kaptur jest zbawieniem w zimie. Kolorowe akcesoria ze sztucznego futerka są teraz bardzo modne, proszę Państwa. Kratki ciąg dalszy. Na następnym zdjęciu widzicie Państwo kratkę w wersji bardziej angielskiej, stonowanej. Tutaj mamy spódniczkę mini. W ogóle cała stylizacja jest troszeczkę bardziej młodzieżowa. Takie przyciężkawe buty do bardzo krótkiej spódniczki w kratkę oraz golf, który też wykorzystałam w jednej z poprzednich stylizacji. Do tego widzimy futrzane akcesoria, czapkę oraz szal. W ostatniej wersji ten sam strój z kurtką, krótką kurtką z futerka sztucznego oraz z torebką w charakterze nerki. Jest to torebka, jak widać na zdjęciach, z drugiej strony posiada specjalny uchwyt, który można przytroczyć do paska i właśnie używać torebkę jako nerki. Torebka firmy Picard, zakupiona w Ciuchowcu. Cały zresztą ten strój, łącznie z obuwiem, został zakupiony w second handzie. Także większość akcesoriów oraz ubrań z tej sesji zdjęciowej jest zakupiona właśnie w second handach. Czasami są to właśnie ubrania z mojej kolekcji. Bardzo lubię łączyć właśnie swoje ubrania, takie klasyczne, moje ulubione ciuchy właśnie z nowymi akcesoriami, z rzeczami, które są zakupione w odzieży używanej właśnie lub na stronach internetowych. W sesji zdjęciowej użyłam również kilku akcesoriów, kilku elementów biżuterii, na przykład bransoletka z prawdziwego bursztynu.
materiał pasujący właśnie do tej stylistyki lat 70. Również kolorystyka nawiązuje właśnie do tego musztardowych kolorów, bardzo modnych w tym czasie i modnych obecnie. Kolejne bransoletki. Tutaj mamy zestaw takich błyszczących bransoletek w stylu troszkę indyjskim, wykonanych z mosiądzu, z różnych metali półszlachetnych i szlachetnych. Takie bransoletki w związku z tą powracającą modą na lata 70. będą też bardzo na topie. Na jednym ze zdjęć mam na sobie pasek stylizowany na lata 70. Tak naprawdę jest to pasek zakupiony w second handzie, więc być może naprawdę jest to pasek z lat 70. Spójrzcie Państwo na tą klamrę, takie typowe elementy sztucznej biżuterii stylizowane na jakieś kamienie szlachetne w kolorze pomarańczowym, w dodatku bardzo właśnie modnym w okresie lat 70. Oczywiście nie są to wszystkie trendy obecnego sezonu. Modne są również style, których tutaj nie prezentuję, wszystkiego na raz nie da się zaprezentować. Przykładowo bardzo dużych sneakersów, butów sportowych nie będę tu prezentować, nie posiadam takich, no niestety nie są w moim stylu. Aczkolwiek myślę, że dla chętnych również byłoby możliwe znalezienie ich z odzysku. W następnym odcinku również zaprezentuję trochę bieżących trendów, natomiast ogólnie będę się bardziej skupiać na ciepłych, zimowych ubraniach. Dopóki jeszcze mamy sezon zimowy, dopóki jest zimno, postaram się jeszcze zaprezentować kilka fajnych rzeczy związanych właśnie z taką zimną pogodą i z potrzebą naszego ogrzania się. Na koniec chciałam nawiązać do naszego konkursu o bransoletkę. Bardzo dziękuję za zdjęcia, naprawdę świetne rzeczy przysłaliście. Dzięki i doceniam naprawdę każdy taki gest. Bardzo proszę o przesyłanie takich inspiracji, bo dzielmy się tym, po prostu dzielmy się tym, pokazujmy co mamy fajnego, co można kupić. Ja też postaram się wklejać może więcej takich pojedynczych zdjęć. Natomiast konkurs wygrywa Ksenia. Możecie Państwo zobaczyć na stronie Moda jako Kreatywna na Facebooku jej wspaniałe czapki zrobione z second handowych sweterków. Wybrałam akurat te rzeczy, ze względu na to, że Ksenia spełniła jakby dwie kategorie, dwa wymogi tego konkursu, mianowicie nie dość, że było to rzeczy uzyskane właśnie z odzysku, to jeszcze w kreatywny sposób Ksenia przerobiła je, robiąc z nich całkowicie coś innego. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Zbliżamy się powoli do końca. Zapraszam do przesyłania takich zdjęć, na pewno urządzę jeszcze podobny konkurs. Oczywiście z inną nagrodą. Dziękuję za oglądanie mojego programu i zapraszam na kolejne. Mile widziane są oczywiście wszystkie polubienia i udostępnienia. Pozdrawiam wszystkich Wolkan. Pozdrawiam też moich uczniów. Matrioszka. Aha. Troszkę przesadziłam z tą matrioszką. Czekaj. Zabieg umiesz... Jeśli przyjrzy... Jeśli... Jedne z... Jedne... Moda do... We drapie... Dobra. Prezentowana... Posiadam taką... Takich... Tutaj ma... Jeśli przyjrzycie... Dalej? Mhm. Pasujący szalisko na przykład... Szkocką kratkę. Także można powiedzieć, że to jest taka kratka do kwadratka.